wskazując dlaczego z naszego punktu widzenia fantastycznie by było, gdyby jednak Zjednoczone Królestwo nie wychodziło z Unii Europejskiej. No ale jeśli Państwo patrzycie na Zjednoczone, ja mówię celowo Zjednoczone Królestwo, to nie jest tak, że to jest obojętne, czy mówimy Wielka Brytania, czy Zjednoczone Królestwo. Jak mówimy Wielka Brytania, to omijamy Irlandię Północną. A to dla Brytyjczyków no, jest kontrowersyjne. W związku z tym my w pracy używamy zawsze terminu Zjednoczone Królestwo, bo nie możemy zapominać, że poza Wielką Brytanią jest jeszcze Irlandia Północna i jako całość jest to Zjednoczone Królestwo. Dlatego mówię Zjednoczone Królestwo, a Irlandia Północna, jak wiadomo, jej historia z Irlandią jest bardzo skomplikowana. No cóż, stało się tak, jak się stało. Powodów było bardzo dużo. Myślę, że główny powód to był taki, że przez jakieś 30 ostatnich lat media brytyjskie, w dużej mierze eurosceptyczne, zniechęcały Brytyjczyków do Unii Europejskiej. To znaczy media jak to media, no dziennikarze szukają sensacji, śmiesznych rzeczy różnych, no to historie właśnie o, nie wiem, że banany muszą być tak zagięte, a nie inaczej w Unii Europejskiej, że Unia wam narzuca coś, że Dyson, producent odkurzaczy, obraził się na Unię, bo zmniejszyła moc odkurzaczy i to była dla niego strata i tak dalej. Mnóstwo takich historii, jak Unia wam szkodzi, a mało pozytywnych historii, na przykład, że nie macie roamingu, jak jeździcie po Unii, po terytorium Europy, nie płacicie już za to, że możecie z Erasmusa korzystać, ze studiów, że Unia daje tyle i tyle pieniędzy na rozwój infrastruktury, że wspomaga rolnictwo. O tym się nie mówiło właściwie. Więc przez te lata społeczeństwo brytyjskie czytające taką prasę może mniej quality papers, tylko taką bardziej troszkę popularną, czy brukową nawet, było bombardowane tytułami, jak zła jest i głupia Unia i jak nas źle traktuje, zapominając o tym, bo Unia nam coś narzuciła, zapominając, że ich premier siedzi na tych wszystkich obradach i podpisuje te wszystkie postanowienia, więc to nie, że Unia nam coś narzuciła, myśmy się zgodzili na to, co Unia nam narzuciła. W związku z tym to był jeden z powodów. Drugi powód to był niestety jakby z naszego trochę punktu widzenia to jest to, co myśmy zawsze chcieli mieć 1 maja 2004, otwarcie granic dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. No i wiadomo, że różnice zarobków i atrakcyjność Wielkiej Brytanii spowodowała, że miliony osób przybyły do Wielkiej Brytanii, żeby pracować. Ale podkreślam, pracować, a nie korzystać z zasiłków i nie wykorzystywać system, bo to jest nieprawda. Oczywiście gazety pisały bzdury, wielokrotnie to prostowałem w Wielkiej Brytanii, jak to Polacy, czy Czesi, czy Słowacy przyjeżdżają dla tak zwanych benefits. To absolutnie jest nieprawda, bo przeciętny Polak, Czech i Słowak w ogóle nie miał pojęcia, że może dostać jakieś benefits w tej Wielkiej Brytanii. Tylko chciał pracować od rana do wieczora, oszczędzając i żyjąc przyzwoicie w tym kraju. I jeszcze pracując bardzo często w takich zawodach, gdzie Brytyjczycy nie chcieli pracować, bo nie chce im się rano wstawać o 6 rano, bo im nie odpowiada ta praca, nie odpowiada im stawka i tak dalej. No ale ten napływ takiej ilości osób spowodował tak zwaną utratę brytyjskości, jak to oni nazywają. Co tu rzeczywiście można by się z tym zgodzić, że nagle zaczęły znikać sklepy angielskie, hinduskie, inne irlandzkie puby, zaczęły się pojawiać polskie, litewskie restauracje, apteki, nie wiem, słowackie i tak dalej. No i oni poczuli pewne zagrożenie, że no, biorą nam pracę, to nie było absolutnie prawdą, bo Brytyjczycy nie chcieli iść akurat tam. No i jeszcze tracimy naszą brytyjskość. No i tak dalej, to oczywiście mogę godzinami o tym mówić, ale tych powodów było bardzo dużo. No i Cameron nie spodziewał się tego, że referendum przegra. Znaczy nikt się w zasadzie nie spodziewał. 4 godziny przed referendum podano ostatni sondaż, bo tam nie ma ciszy wyborczej, podano ostatni sondaż i wynikało, że przewaga tych zwolenników za pozostaniem Zjednoczonego Królestwa w Unii to jest około 10%, żeby zostać w Unii. I przegrali referendum. Więc nikt się tego nie spodziewał, łącznie z Cameronem, który obiecywał, nawet jak przegramy, to ja dalej będę negocjował i to poprowadzę. Po czym podał się do dymisji i stworzył pewien kryzys
w wyniku którego wybrano Terezę May jako na premiera, jako takiego kompromisowego premiera. No tych powodów jest bardzo dużo, może kiedyś napiszę książkę, bo jak będę miał więcej czasu, ale bo jest to niesamowicie ciekawa sprawa. Ja 12 lat spędziłem w Wielkiej Brytanii, oczywiście 8 zupełnie innej, w Londynie i 4 w ostatnim okresie, zupełnie innym państwie jakby już. Ale no więc reasumując, oczywiście Polska ze Zjednoczonym Królestwem zawsze będzie współpracować blisko, bo jest to nasz sojusznik w NATO i bliski partner w Europie, bo oni przecież nie wychodzą z Europy, tylko z Unii Europejskiej. Natomiast ubolewamy nad tym, że straciliśmy tak ważnego, wielkiego sojusznika w Unii Europejskiej, który prezentował podobne podejście do gospodarki, podobne podejście do sankcji wobec państw łamiących prawo międzynarodowe, jak Rosja na przykład wobec Ukrainy i tak dalej. Więc straciliśmy bardzo ważnego, silnego sojusznika z Wielkiej Szóstki tak zwanej w Unii Europejskiej. Panie ambasadorze, uczniowie przysłali bardzo długą listę pytań, i ta lista pytań nie tylko dotyczy w Wielkiej Brytanii, Zjednoczonego Królestwa Brytanii i Irlandii Północnej, ale także Stanów Zjednoczonych, również naszych spraw krajowych. Czy możemy w takim razie przeskoczyć przez Atlantyk i zapytać pana o to, jakie jest miejsce według pana, miejsce Polski dzisiaj w polityce obecnej, w kontekście obecnej polityki Stanów Zjednoczonych, na przykład w porównaniu z naszym miejscem za czasów prezydenta Obamy. Czy to jest duża różnica i czy to jest różnica na naszą korzyść czy niekorzyść? Oczywiście mamy do czynienia z zupełnie dwoma typami prezydentów. Obama zupełnie inny i Trump też kompletnie inny. Swoim polityce, postępowaniu i osobowości i tak dalej. Ja prezydenta Trumpa nigdy nie poznałem osobiście, prezydenta Obamę poznałem, ale to jest mi ważne, natomiast są zupełnie inni jakby ludzie mają inne spojrzenie też na politykę. Ja powiem w ten sposób, że no Stany Zjednoczone zawsze patrzyły na Europę, pewnie tak jak inne kraje, z punktu widzenia realizacji swoich interesów, różnych interesów biznesowych, bezpieczeństwa i tak dalej. I prezydent Trump to też robi, tak jak wszyscy jego poprzednicy, tylko to robi jeszcze jakby z bardziej biznesowym podejściem. I tutaj sam fakt, że inwestycje amerykańskie w Polsce są tak duże i że Polska dużo kupuje od Stanów Zjednoczonych i że Polska często wspiera Stany Zjednoczone na forach różnych organizacji, no jest, nie jest bez znaczenia. No jest największym krajem regionu i też przy okazji członkiem NATO, który płaci 2% na obronność i członkiem Unii, no nie jest bez znaczenia, więc wydaje mi się, że w tej chwili pozycja Polski, nie wiem, może jestem odosobniony, ale że jest większa niż była kiedyś. Ja nie oceniam polityki prezydenta Trumpa i tego, co on robi i jak się zachowuje i jego polityki wewnętrzne, bo to nie jest jakby moje zadanie. Natomiast patrząc na stosunki między naszymi krajami, to w tej chwili rola Polski jest chyba w polityce amerykańskiej większa niż była za prezydenta Obamy, którego oczywiście bardzo szanowaliśmy i znaliśmy, ale on miał z naszego punktu widzenia, czysto naszych wąskich interesów, na przykład no, bezpieczeństwa, troszkę odmienne podejście niż prezydent Trump. On na przykład no, pragnął resetu stosunków z Rosją, co dla nas nie było, znaczy byłoby korzystne, gdyby Rosja poważnie do tego podchodziła i rzeczywiście odwzajemniała dobrą wolę amerykańską, ale tak nie było. W związku z tym ten reset nie był dla nas korzystny. Ja to kiedyś powiedziałem w Waszyngtonie, jak byłem, że jest to nie jest polityka kija i marchewki wobec Rosji, tylko polityka marchewki i kwiatów wobec Rosji, a to niestety na Kremlu nie działa. Natomiast prezydent Trump ma troszkę inne podejście. Wzmacnia naszą wschodnią flankę obecnością wojsk amerykańskich. Budowane są tutaj bazy, inwestycje amerykańskie są obecne i coraz bardziej, że tak powiem, no, rozkwitają w Polsce. Więc w związku z tym pozycja Polski jest w tej chwili chyba mocniejsza niż za prezydenta Obamy.
Panie ambasadorze, pan w swoim dyplomatycznym życiu spotkał wielu wybitnych polityków, mężów stanu. Czy który był dla pana autorytetem? Czy też był, czy też jest w dalszym ciągu? No, jeżeli pominę Karskiego oczywiście, bo Karski jest takim, ja sobie go rezerwuję. Takim symbolem. No cóż, nie będę mówił o polskich politykach, dlatego że ja najbliżej współpracowałem z premierem Buzkiem i najlepiej znałem premiera Buzka, dlatego że był to taki okres, kiedy minister Bartoszewski stwierdził, że w normalnym państwie, i tu miał rację, nie jest konieczne tworzenie jakichś dodatkowych departamentów spraw zagranicznych, bo to jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i po prostu co tydzień jako dyrektor wtedy odpowiedzialny za Europę chodziłem do kancelarii premiera gdzieś koło 18 godzinie razem z panem Saryuszem Wolskim i po prostu we dwójkę briefowaliśmy co tydzień, rozmawialiśmy z premierem Buzkiem osobiście o sprawach europejskich. Pan Jacek Saryusz Wolski o Unii, a ja bardziej o sprawach dwustronnych. No i przez to bardzo poznałem premiera Buzka i bardzo go ceniłem, muszę powiedzieć. Był to niezmiernie pracowity, propaństwowy człowiek, zapracowany. Czasami powiem państwu taką ciekawostkę, no widziałem, że jest zmęczony, że i mówił, ja pan na chwilę przeproszę, na 10 minut mówi, zjem tylko zupę pomidorową, mówi, bo nic nie jadłem od rana i po prostu panam ze zmęczenia. Wszedł, zjadał tą zupę, wracał do nas i dalej do tej godziny później, późnych nocnych, codziennie pracował z poświęceniem. Więc jego poznałem najlepiej z polskich polityków i mam bardzo duży szacunek dla pana premiera Buzka. Natomiast w świecie poznałem bardzo różne osoby oczywiście, ale żadnej jakoś tak bardzo blisko. Spotykałem się z takimi ludźmi jak Henry Kissinger na przykład, czy Margaret Thatcher, czy inne osoby bardzo znane. Bardzo lubiłem Margaret Thatcher. Uważałem, że jest ciepłą osobą, wcale nie żelazną damą w polityce, ale w stosunkach prywatnych bardzo ciepłą, sympatyczną, dowcipną, przemiłą osobą, która kochała Polskę, ceniła Polskę i naprawdę była takim dla mnie. No jestem bardzo dumny, że ją poznałem i mam od niej list taki jak pożegnalny, jak wyjeżdżałem z Londynu, więc na pewno była to osoba bardzo dla mnie ważna. Prezydenta Obamy, byłem dwa razy zaproszony na śniadanie z prezydentem Obamą w Waszyngtonie i udałem się tam. Pierwsze było ciekawsze, bo tam on bez kartki opowiadał, jak został prezydentem. Tak jak mnie państwo pytaliście, jak zostałem ambasadorem, to myśmy się go pytali, jak został prezydentem. On opowiadał o swojej babci, jak mu zorganizowała komitety w różnych kościołach, jak o tej babci bardzo dużo mówił, jak ona się przyczyniła do tego, że on został prezydentem. Było bardzo miłe spotkanie, takie ciepłe. Drugie już było bardziej formalne, bo on czytał skargi, ale bardzo mądre, różne ciekawe rzeczy. Prezydent Clinton też, którego poznałem, bardzo sympatyczna osoba i też taka ciepła, który dużo wiedział o Polsce, ale tak czasami mówił gorzko o sobie i kiedyś rozmawialiśmy w cztery oczy i podszedł do mnie i mówi, wy macie prezydenta Wałęsę, to był 90 chyba drugi, trzeci czy czwarty rok jakoś tak. I mówi, gdyby coś jemu się, bo tak mówił, że on był w Wielkiej Brytanii wtedy, gdy ja się z nim spotkałem i mieszkał na promie, bo ponieważ nie było miejsc w hotelach, to było wielkie spotkanie przywódców D-Day. Mieszkał na promie i tak patrzył na ten statek i mówi, gdyby coś się stało, mówi, to u was w Polsce byście płakali, wyszli na ulicę i byście, bo wy tak kochacie swoich ludzi Solidarności, polityków, a ja gdyby mi się coś stało, to nawet nikt by chyba nie zapłakał i ludzie by tańczyli ze szczęścia na ulicach. Więc miał takie gorzkie czasami podejście. Czasami rozmawialiśmy o takich sprawach zupełnie ludzkich, powiedziałbym, niezwiązanych z naszą pracą. Więc to też zrobiło na mnie jakieś duże wrażenie, to co on powiedział. Znam rodzinę królewską oczywiście bardzo dobrze. No 12 lat spędziłem w Wielkiej Brytanii. Kiedyś królowa nawet się spytała mnie, czy oni zapomnieli już o tobie. Have they forgotten about you? Spytała się mnie. No, bardzo lubiłem i ceniłem rodzinę królewską też i z księciem Karolem miałem bardzo, bardzo dużo miłych i ciepłych rozmów i byłem zaproszony do jego dwóch zamków. Byłem w Szkocji w jego zamku i byłem w Walii jego zamku i widziałem, co robi dla ludzi.
ma takie szkoły za własne pieniądze, zrobił takie ośrodki szkolenia bezrobotnych młodych ludzi, których tam są szkolenia, nie wiem, dla młodych kucharzy, dla młodych pracowników, nie wiem, służby zdrowia. Są takie, nie wiem, pola, ogrody ze zdrową żywnością. On bardzo dużo inwestuje w ekologiczną żywność i w kultywowanie tradycji, i sztuki, w renowację zabytków i dzieł sztuki. Pomaga właśnie młodym ludziom bezrobotnym. Bardzo dużą, dobrą robotę robi, która może jest bardziej znana w Wielkiej Brytanii niż tutaj, za granicą. To może tyle, nie będę zabrał dłużej. Na sali wiem, że uczniowie chcą zadać, czy jeden uczeń chce zadać jakieś pytanie. Tak. Zwracam się do nauczyciela, pana Szymona. Proszę. Panie Szymonie, czy możemy pokierować to pytanie do pana ambasadora? Tak, w ogóle naprawdę bardzo dziękuję za ten absolutnie kapitalny poziom w ogóle wypowiedzi. Ja teraz przekazuję głos do Adriana. Adrian Holz, bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry, mam tutaj pytanie takie do pana ambasadora. Czy praca tych dyplomatów naszych w rodzimym kraju różni się od tej pracy dyplomatów za granicą? W sensie takim, czy są jakieś różnice, jeśli one w ogóle występują? I to jest takie jakby, można by powiedzieć, bardziej ogólne pytanie. I właśnie takie mam pytanie do pana. Tak. To dziękuję bardzo. To może zacznę od tego, że w ogóle nasz korpus jakby urzędniczy w MSZ-cie dzieli się na dwie kategorie. Korpus dyplomatyczny i korpus konsularny. To są dwie różne rzeczy. Są w Polsce właściwie jesteśmy razem korpusem służby zagranicznej, ale na przykład w Wielkiej Brytanii już inaczej. I powiedzmy, jeżeli ktoś jest konsulem, to nawet nie jest zapraszany na przyjęcia dyplomatyczne, bo to jest zupełnie inna jakby służba. Służba konsularna i służba dyplomatyczna. No, czym one się różnią? Na przykład w każdym kraju, tak jak no weźmy na przykład Zjednoczone Królestwo, w Londynie mamy konsulat generalny i mamy ambasadę. Oczywiście konsul jest pracownikiem też ambasady i podlega ambasadorowi, ale jakie są funkcje konsularne? No, konsul skupia się na Polakach mieszkających w Zjednoczonym Królestwie, ambasador skupia się na Brytyjczykach. To jest podstawowa różnica, czyli ambasador w każdym kraju ma za zadanie oddziaływanie na polityków, urzędników, świat nauki, kultury i tak dalej, w kraju urzędowania, nie na Polaków. Tak? Na przykład ale z wyjątkiem Nowego tak. Jorku. Tam jest pewna różnica. Ale Nowy Jork, bo to nie jest ambasada dwustronna, tylko przedstawicielstwo przy ONZ-cie. Ale tak jak z panią właśnie Ewą Juńczyk-Dziomecką, myśmy się doskonale uzupełniali nawet w tej właśnie pracy w Nowym Jorku, z tego względu, że ja się skupiałem na Amerykanach. A konsul generalny skupia się na Polakach, z tym na przykład na Polakach, powiedzmy z diaspory żydowskiej, a ja na Amerykanach z diaspory żydowskiej. Myśmy się doskonale uzupełniali, ponieważ ja dzięki pani Ewie Juńczyk-Dziomeckiej poznałem mnóstwo osób ciekawych, których bym nigdy nie poznał jako stały przedstawiciel przy ONZ-cie. I odwrotnie, staraliśmy się wciągać do konsulatu osoby Amerykanów, którzy nie mają żadnego polskiego pochodzenia i właściwie w przepięknym konsulacie, chyba najpiękniejszym w ogóle budynku, nigdy by nie byli. Więc chodzi o to, żeby właśnie ambasada i konsul generalny uzupełniali się wzajemnie. To są dwie różne, to są różne służby, no bo w konsulacie oczywiście jest wydział paszportowy, jest wydział pomocy prawnej, są zupełnie inne jakby zadania niż zadania ambasady. W Nowym Jorku to w ogóle jest specyficznie, bo to jest oczywiście stałe przedstawicielstwo przy ONZ-cie. Ale mówmy o ambasadzie dwustronnej, tak jak na przykład w Londynie. Czyli ambasador i jego pracownicy chodzą do parlamentu brytyjskiego, chodzą do ministerstw brytyjskich, mają wykłady na uniwersytetach brytyjskich, promują Polskę, otwierają wystawy, pokazy filmów, filharmonii, występy polskich orkiestr i tak dalej. Tym zajmuje się ambasador, czyli oddziaływanie wobec obywateli kraju przyjmującego, a konsulat zajmowanie się interesami Polaków. To oczywiście się zazębia, bo jeżeli robimy jakąś wystawę, jeżeli robimy jakiś, nie wiem, przyjeżdża balet z Polski czy orkiestra symfoniczna, robimy to razem. Jeszcze do tego wchodzi Instytut Kultury najczęściej. Więc to jest praca, którą wykonujemy razem.
Ale to jest, tak jak pan mówi, jedna rzecz to jest praca za granicą, a druga to jest praca tu w Polsce, w urzędzie. One się oczywiście tym różnią, że jeżeli pracujemy w Warszawie, w ministerstwie, no to nie oddziaływujemy na jeden kraj, tak jak w Wielkiej Brytanii, jak ja jestem ambasadorem, no to wtedy na Zjednoczone Królestwo. Tylko oddziaływujemy na, jakby na cały korpus dyplomatyczny tutaj. Czyli spotykamy się ze wszystkimi ambasadorami, staramy się promować Polskę szeroko, gdzie zapraszamy ambasadora Chin, i ambasadora Peru, i ambasadora Luksemburga, z całego świata. Znaczy tym się różni ta praca, że tutaj no, oddziaływujemy, tak jak trochę w ONZ-cie właśnie, na cały świat. Natomiast w kraju, gdzie jesteśmy pracownikiem ambasady czy konsulatu, no to skupiamy się siłą rzeczy na obywatelach tego kraju. Natomiast są rzeczy wspólne oczywiście, analizy, które wykonujemy, lobbying, który przeprowadzamy w interesie Polski, na przykład, żeby doszło do wyboru Polaka na jakieś ważne stanowisko, czy do przyjęcia naszego punktu widzenia w NATO, w Unii Europejskiej, w ONZ-cie, OBWE. No to są rzeczy, które robimy oczywiście tak samo i za granicą, i w kraju. No ale taka jest mniej więcej różnica, że za granicą no, skupiamy się na kraju przyjmującym i z jednej strony jego obywatelach, a z drugiej na Polakach tam mieszkających i ich problemach i interesach. No ale każdy w Warszawie marzy, żeby jechać na placówkę, prawda? Znaczy to jest tak, że na przykład w Zjednoczonym Królestwie, w Londynie, w Foreign Office, w ministerstwie jest troszkę inny system. Jest tak, że są rotacje, tak jak u nas, że jest placówka i pobyt w kraju, ale są też osoby, które w ogóle nie chcą wyjeżdżać na placówkę i na przykład pracują 30 lat w Foreign Office i zajmują się Azją w Departamencie Strategii czy Planowania i w ogóle nie chcą wyjeżdżać na placówkę. U nas raczej jest to niemożliwe, znaczy ta rotacja jest może nieobowiązkowa, ale, no, ale tak zawsze jest. Że zasada taka niepisana jest, że to jest 4 lata w kraju plus 2 ewentualnie, czyli do 6 i potem placówka 4 plus 2 do 6. Rzadko się przejeżdża z jednej placówki na drugą, jest to możliwe. Ja przyjechałem z Nowego Jorku do Londynu, ale to wyjątkowo, bo byłem krócej w Nowym Jorku, prosił mnie minister, żebym przyjechał do Londynu. I byłem wtedy w sumie prawie 6,5 roku. Ale normalnie jest to od 4 do 6 lat w jednym miejscu. W każdym kraju jest inaczej. We Włoszech na przykład to jest 10 lat za granicą i potem pobyt w kraju i znowu 10 lat za granicą, czyli nawet 3 placówki, po 3 lata trochę więcej. W Portugalii to jest tak na przykład, że jak ktoś już jest ambasadorem raz, to już zawsze może być tylko ambasadorem, ewentualnie dyrektorem generalnym w MSZ-cie, ale już nie wraca na stanowisko w MSZ-cie, czyli to są albo starsi już ludzie, doświadczeni. No ale powiedzmy, jak już raz wyjechał, załóżmy, że przyjeżdża do Polski, no to potem dostanie, nie wiem, Peru, a potem dostanie Tajlandię. I już on zawsze będzie ambasadorem. Więc w każdym kraju jest inaczej. W Danii z kolei wszyscy są urzędnikami w 100% i nie ma tam politycznych żadnych nominacji, że ktoś wyjeżdża na ambasadora. Wszyscy urzędnicy jeżdżą na ambasadorów normalnie i w 100% jest tak i nie ma żadnych wyjątków. Więc w każdym kraju to jest inaczej ułożone. Nie wiem, czy każdy marzy o wyjeździe na placówkę. No, jest to na pewno ciekawe. Jest to bardzo ciekawe. Nasz wpływ na to, gdzie pojedziemy, też jest ograniczony. To jest na ogół tak, że jest pierwsza jakaś propozycja pada ze strony ministerstwa, potem ona się zmienia, potem jeszcze raz się zmienia. To nie jest tak, że ktoś mówi, o to ja sobie pojadę do Rzymu, bo ja lubię Rzym. No nie, to tak nie działa akurat. I to też tak nie działa, że jak ktoś na przykład zna, nie wiem, język arabski, to całe życie będzie wyjeżdżał do kraju arabskiego. U nas to jest niesformalizowane, ale w Wielkiej Brytanii jest. I na przykład załóżmy, że ktoś zna arabski, no to pierwsza placówka powiedzmy, że jedzie do Egiptu, ale druga to już będzie Argentyna na przykład, bo jemu się mówi, no tak, wprawdzie znasz ten arabski świetnie, ale musisz rozszerzyć swoje horyzonty, nauczyć się nowego języka i na następną pojedzie znowu do jakiegoś kraju arabskiego. No i następna po Argentynie powiedzmy jest Liban, ale potem jest Polska. Więc to jest różnie w różnych krajach, a myślę, że to jest dobrze, żeby nie wyjeżdżać zawsze do tego danego kraju, bo takie są czasami sytuacje, że ktoś zna rzadki język, na przykład norweski czy chiński i tam będzie 3 razy w tym samym kraju.
To jest o tyle niedobre, że to w dyplomacji się nazywa going native factor, że można w pewnym momencie zacząć bardziej utożsamiać się z krajem przyjmującym niż z krajem wysyłającym, czyli z Polską. I człowiek podświadomie zaczyna zgadzać się z krajem, który jest przyjmującym i z jego interesami, a nie do końca z interesami w naszym przypadku polskimi. Więc ten going native factor musi być brany pod uwagę, jest brany pod uwagę i dlatego często się właśnie tak przeplata, że raz ktoś jest właśnie w Argentynie, a raz jest w Syrii, a potem jest w Tajlandii, a potem jest na Węgrzech. Zwracam się do nauczyciela, do pana Szymona. Czy jest może jeszcze jakieś pytanie z sali, czy też ja mogę korzystać z pytań, które państwo nam wcześniej przysłali? I ile jest... Mamy. Mamy pytania? Dobrze, poproszę. Ja myślę, że jeszcze tak rozumiem, że drugie pytanie chodziło o czas, tak? Więc myślę, że tak. Już rozmawiamy ze sobą godzinę 10 minut przez Skype'a, więc myślę, że jeszcze może 20 minut do półtorej godziny i się wtedy zamkniemy w ten sposób. Dobrze? Dobrze. Okay, doskonale. W takim razie głos udzielam w tym momencie Frankowi Domańskiemu. Bardzo proszę. Nie słyszymy. No, nie słychać. Już masz włączony mikrofon. Tak. Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, słyszę. Tak. Ja mam pytanie dotyczące sytuacji społecznej w Irlandii. Mhm. Jakie zmiany kulturowe i społeczne przyniósł kryzys Kościoła katolickiego w Irlandii na przełomie lat 80. i 90. Dziękuję. Więc ja zacznę może od tego, że przyjeżdżając do Irlandii, gdzie byłem, zostałem ambasadorem w 2002 roku, tak naprawdę nie miałem... Halo? Tak, słyszymy. Dobrze. Tak naprawdę nie miałem pojęcia o tym kraju. To znaczy wydawało mi się, że to jest, jak to mówiłem, nawet ministrowi wyjeżdżając, to będzie łatwa praca, bo właściwie to jest tak jak mały Londyn trochę. Oni są podobni, mam historię, oczywiście, że mają swoje spory. No okazało się, że nie, że to jest kompletnie inny świat. To znaczy Irlandczycy mówią o sobie, jesteśmy śródziemnomorskim krajem północy. I to jest absolutnie prawda. Znaczy ich mentalność jest bardziej mentalnością Greka czy południowych Włoch, a nie brytyjską, a wręcz robią wszystko przeciwnie, do tego stopnia, że na przykład jak Brytyjczycy uwielbiają odznaczenia, to Irlandczycy nie mają żadnych odznaczeń. Ja starają się robić to przeciwnie. Natomiast mentalnością, jakoś takim klimatem życia czy stylem życia przypominają kraje południowe, właśnie śródziemnomorskie i dlatego tak lubią też Polaków, bo bardzo lubią Polaków i nie ma większych problemów w Irlandii. Jeśli chodzi o Polaków, którzy tam pracują i mieszkają, właściwie jest duża przyjaźń i sympatia. W przeciwieństwie na przykład do północnej Anglii czy do wschodniej Anglii, jest to zupełnie inna, mówię Anglii tym razem, jest to zupełnie inna sytuacja. Może te właśnie narody typu Irlandia, Szkocja, Walia, te takie Gaelic narody, one są troszkę inne. Więc Irlandia, dlaczego to mówię? Że to jest zupełnie, powiem jeszcze, trzeba zacząć od tego, że to jest zupełnie inny kraj. Dlaczego lubią Polaków? Lubią Polaków między innymi dlatego, że jesteśmy katolikami. W 79 roku doszło, wydaje mi się, że w 79, jeśli nie mylę, do pierwszej wizyty Jana Pawła II, gdzie? W Irlandii i w Polsce właśnie. I tam jest wielki krzyż papieski po tej wizycie przy Phoenix Park, to jest park naprzeciwko rezydencji prezydent Irlandii, wielki taki na wzgórzu, niedaleko też rezydencji amerykańskiej, która tam w pobliżu jest. I to jest właśnie symbol taki, który został po wizycie Jana Pawła II. To nas na pewno łączy. Poza tym łączy nas jeszcze wiele innych rzeczy, poczucie humoru i takiego podejście do życia. Natomiast to na pewno te związki są bardzo, bardzo, bardzo istotne. I teraz tak, to jest historia wyspy, jest na tyle skomplikowana, że jest też odzwierciedlona jakby w strukturach kościoła. To znaczy w zasadzie mamy dwóch prymasów na wyspie, mówię celowo. Dlatego, że jest jeden prymas to jest All Ireland, czyli całej Irlandii, ale mam na myśli wyspę,
a jak wiadomo, jest tam Irlandia Północna, która jest częścią Zjednoczonego Królestwa, no jest państwo Irlandia, Republika Irlandii. I jest jeden prymas, to jest All Ireland i on jest na całą Irlandię, a drugi prymas jest Armagh, po stronie Irlandii Północnej, ale na Irlandię, na Republikę Irlandii. Ja kiedyś spytałem się arcybiskupa Martina, arcybiskupa Dublina, którego też mój, że tak powiem, kolega, dlatego że był ambasadorem w Genewie. Bardzo życzliwy Polsce i bardzo nam pomagał zawsze. I prosiłem go, żeby mi wytłumaczył. On mówi, nawet nie będę próbował zaczynać tego tłumaczyć, bo jest to tak skomplikowane nawet dla nas, że nie ma sensu, żebym ja to tłumaczył. I dla nas, na przykład dla korpusu dyplomatycznego, było to ogromny problem, dlatego że jak nas zapraszał ten prymas Irlandii, czyli w zasadzie za nasz kraj odpowiedzialny, w którym byliśmy, Irlandię, myśmy nie mogli pojechać tam do niego, dlatego że on był w Armagh, a Armagh jest po stronie Irlandii Północnej i sprawa jest polityczna, bo Irlandia Północna jest częścią Zjednoczonego Królestwa. No i tak dalej. Jest to, sytuacja kościoła na całej wyspie pod tym względem jest bardzo skomplikowana. No jeszcze jest Church of England, jeszcze jest Church of Ireland do tego. Więc jest to wszystko niezmiennie skomplikowane. Gdy ja byłem w Irlandii, to jeszcze było przed, znaczy w pewnym sensie już w dużej mierze sprawy z przeszłości były znane, ale nie było to jeszcze może aż tak rozwinięte, tak jak potem w wielu filmach pokazano, jak Irlandczycy podeszli do spraw, które się działy, przykre sprawy w sierocińcach i w innych miejscach w Irlandii. Ja pytałem się ich w Irlandii, jak zmieniła się rola kościoła. Więc oni mi mówili, że w dawnej Irlandii, znaczy w tej Irlandii jeszcze przed lat 70., 60., 70., 80., to było tak, że Kościół nie tylko miał wpływ na politykę, ale wręcz pytano się prymasa, arcybiskupa, rząd się pytał, czy tak, czy inaczej pewne rzeczy załatwiać. I oni, w zasadzie Kościół miał rolę decydującą w tym, jak rząd postępował. Myślę, że to była wyjątkowa sytuacja. Nie wiem, czy w Europie był drugi taki kraj, na Malcie były wpływy, ale myślę, że w Irlandii było zupełnie, Kościół miał takie wpływy, o jakich nigdy nie słyszałem w żadnym innym kraju, nawet we Włoszech. W związku z tym ta sytuacja się drastycznie zmieniła. Zmieniła się dlatego, że część społeczeństwa stwierdziła, że no jest rozdział kościoła od państwa, w związku z tym trzeba z tym skończyć, że pytamy się arcybiskupa, czy akurat tytuł to jest arcybiskup Dublina, ten prymas, to jest, który właściwie taki, trudno powiedzieć prymas. No, w Irlandii na miejscu to jest najwyższy rangą jest arcybiskup Dublina. To skończymy z pytaniem się o to, czy rząd ma robić to, czy coś innego, więc sytuacja polityczna była skomplikowana. Potem te różne skandale, które ujawniono, no, doprowadziły niestety do oddalenia wielu osób od kościoła w Irlandii, i szczególnie młodych ludzi. I jest to prawda, że tak się stało. Natomiast według mnie to w Irlandii jest dużo takiego, troszkę obłudy jest dużo. To znaczy niby jest to kraj bardzo katolicki, ale z drugiej strony jak badano, niezależne ośrodki badały na przykład kwestię aborcji, to się okazało, że Irlandia jest w czołówce państw, gdzie dokonuje się aborcji. Ale gdzie się jej dokonuje? Nie w Irlandii, bo ona była zakazana. Rozwody były zakazane, aborcje były zakazane. Po prostu młodzi ludzie wsiadali na prom w Irlandii i płynęli do Hull w Wielkiej Brytanii i dokonywali aborcji tam. Więc obłudy było bardzo dużo, mówiąc krótko. To tak było troszkę i tak przykryte. Właśnie bliskość Zjednoczonego Królestwa, do którego można było, czy Wielkiej Brytanii, obok wyspy, do którego promem można było się udać i robić w zasadzie to, co się chce, no też wpływała na to takie, na zmiany w tym społeczeństwie, że okej, no jest zakazana u nas aborcja, to ja sobie pojadę, nie wiem, do Wielkiej Brytanii albo, więc i późniejsze referenda dotyczące aborcji, dotyczące rozwodów, dotyczące związków homoseksualnych i tak dalej, partnerstwa homoseksualnych i tak dalej, no to te referenda doprowadziły do kompletnej zmiany nastawienia społeczeństwa w Irlandii i po tych skandalach, no niestety też odwrócenia się od kościoła, w dużej mierze odwrócenia się od kościoła. Zmiany te trudno powiedzieć, na ile są odwracalne, ale rzeczywiście zostawiły taką ranę
Powstało dużo filmów fabularnych i dokumentalnych. Rodziny zaczęły szukać zabranych dzieci. No bo kiedyś to było tak, że jeżeli kobietę, która zaszła w ciążę, a nie była w związku małżeńskim, mężczyzna, czyli ojciec lub brat, realistycznie, mogli oddać do takiego, no, do takiego, trudno powiedzieć klasztoru, ale no do takiego miejsca, gdzie siostry się nią opiekowały i w zasadzie do końca życia mogła tam być, dokąd nie odebrał jej mężczyzna. Takie było prawo, czyli znowu ojciec lub brat, a jak jej nie odebrał, no to musiała tam być do końca życia, a dziecko zabierano. I zabierano to dziecko nieślubne, zabierano do Stanów Zjednoczonych, do Australii, do różnych rodzin i ona nawet nie wiedziała, gdzie jest to dziecko. No i oczywiście, gdy to wszystko wyszło na jaw, te skandale też doprowadziły do tego, że rodziny zaczęły szukać tych dzieci po całym świecie. Niektórym się udało, niektórzy już nie żyli, dzieci też nie żyły niektóre. No, to były wielkie tragedie. Ale Irlandczycy, jak ja się ich pytałem, jak oni na to patrzą, to powiedzieli, że to nawet nie chodzi o to, że to się u nas działo, bo właściwie w wielu państwach takie rzeczy się działy. Ale dla nas najgorsze było, że podstawa była taka kościoła, że nie dopuszczał do ujawnienia tej prawdy, do procesów. I to było dla nas najbardziej bolesne, mówili, że jakby nie było tych procesów, że wtedy jeszcze, że, bo teraz już były w ostatnich latach, że jakby nie było zadośćuczynienia za te krzywdy. Tutaj jest troszkę inaczej, tu nawet nie chodzi o sprawy jakichś pedofilii, ale na przykład o zabieranie tych dzieci, które młode dziewczyny, które zachodziły w ciążę i zabierano im te dzieci. To była jedna z większych tragedii w Irlandii. Taka bardziej irlandzka, powiedziałbym, niż ogólnoświatowa, bo pedofilia to jest problem wszędzie, natomiast w całym świecie, nie tylko w różnych środowiskach. Natomiast tutaj chodzi bardziej o tą taką irlandzką specyfikę zabierania tych dzieci. I to było najgorsze dla tych rodzin, dla tych matek. Czy jeszcze są jakieś pytania ze strony uczniów, poza tymi, które ja mam tutaj na trzech kartkach? Znaczy, wydaje mi się, że teraz mamy taki rzut, w którym ja widzę tylko cztery osoby. Jeśli ktoś ma ochotę, bardzo proszę, żeby włączył sobie mikrofon i może w tym momencie zadać pytanie. Wiem, że jesteście na sali, ponieważ jedna tylko osoba opuściła właściwie naszą salę konferencyjną. W związku z tym, jeśli macie jakieś dodatkowe pytanie w tym momencie, to proszę sobie włączyć mikrofon i zadać pytanie. A jeśli nie, to oddaję głos pani prezes. Mam pytanie. Ja widzę, że na sali Chyba ktoś tam miał pytanie, tak? Proszę bardzo. Czy ktoś ma pytanie? Nie słyszę. Dobra, to oddaję głos pani prezes, proszę. Dziękuję bardzo. Na sali jest 49 osób. To jest bardzo duża klasa. Ty masz tyle, tak, Szymonie, w swojej klasie uczniów. Nie. Powiedziałem, że to jest zaledwie... To znaczy tak, dla jednej klasy pół godziny z tego czasu, który razem spędziliśmy, to był poniekąd obowiązek, bo wykorzystaliśmy ich lekcje. Natomiast w tej grupie jest zaledwie kilkanaście osób, a cała reszta to są uczniowie z różnych poziomów, którzy są zainteresowani tematem i sami się do tego zgłosili. Nie było za to żadnych nagród ani żadnych kar. W związku z tym to jest ich inicjatywa i bardzo się z tego cieszę. Chciałem strasznie podziękować w ogóle za kulturę słowa w ogóle, którą usłyszeliśmy. Dla mnie jako dla ich nauczyciela to jest bardzo ważne, żeby zrozumieli, w jaki sposób można się logicznie wypowiadać i jak budować zdania od takiej czysto technicznej strony w ogóle. Także to jest super sprawa, pomijając już w ogóle wszystkie inne rzeczy. No wiem, i dlatego bardzo się z tego cieszę. Proszę Państwa, ja proponuję w takim razie, ponieważ nasz czas wkrótce dobiegnie do końca i nie chcę też zatrzymywać długo pana ambasadora, bo wiem, że pan ambasador dzisiaj jeszcze ma swoje obowiązki i musi być w MSZ-cie. Ponieważ zaczęliśmy od Karskiego, że on chciał być dyplomatą i przeszedł cały proces, żeby tym dyplomatą się stać, ale potem wojna wszystko zniszczy, plany wszystkich i jego też kompletnie zniszczyła, to chciałabym wrócić do pytań, które Państwo tutaj przysłali nam, a dotyczą Jana Karskiego. Mianowicie Państwo pytają,
Takie proste pytanie. Czy byliśmy kiedyś na kopcu Jana Karskiego i czy podoba nam się taka forma upamiętnienia jego dzieła? Czy pan ambasador był na kopcu Karskiego? No muszę się przyznać, że niestety nie byłem, ale jestem wielkim miłośnikiem ławeczek, którą też pani prezes w Nowym Jorku miała przed konsulatem, gdzie Karski jest upamiętniony i każdy przechodząc w centrum Nowego Jorku zastanawia się, kim był ten człowiek, który tam siedzi i może się zapoznać z jego historią. I to jest bardzo cenna inicjatywa. Na przykład ławeczki Karskiego, które też robiliśmy w innych oczywiście państwach i też w Krakowie jest chyba i w innych miejscach. W Kielcach, w Krakowie, w Łodzi, w Warszawie. W Warszawie. W Tel Awiwie, w Waszyngtonie. Tu nawet jest pytanie, czy państwo uważają, pytają nas, czy my uważamy, że taka forma upamiętnienia, czy ona odgrywa jakąś rolę, więc z naszego doświadczenia i zresztą, które ty wice podzielasz, Witek, to ma znaczenie. Bo na przykład u nas przed konsulatem jeszcze mieliśmy taką skrzynkę jakby pocztową przezroczystą, gdzie zawsze dokładaliśmy informacje po polsku i po angielsku. Kim jest ten człowiek, który siedzi i patrzy, spogląda na szachownicę, przy której można usiąść. I absolutnie ja w to wierzę i uważam, że taka obecność w przestrzeni publicznej ma znaczenie. Kiedy w Warszawie był otwierany Bulwar Warszawski nad Wisłą, to jego część została nazwana imienia Jana Karskiego i taka jest ogromna tablica, którą na kamieniu żeśmy tam zostawili. I tam chodzą rodzice z dziećmi, zatrzymują się przy tej tablicy, to ma jakieś znaczenie. Natomiast dalsze pytanie i to pytanie też chcę skierować do pana ambasadora, było też dotyczące Karskiego, jest czy uważa pan, że wiedza na temat Jana Karskiego w Polsce, czy USA, czy w Anglii jest wystarczająca? Jak pan się zetknął akurat z tą postacią, bo wiem, że dużo pan dla tej postaci też robił. Tak, dziękuję. To znaczy tak, zaczynając, niestety patrzę tutaj z przerażeniem na moją baterię, że już się zrobiła czerwona. I gdybym się nagle się wyłączył, to proszę mi przebaczyć, bo nie mam tutaj ładowarki. Natomiast tak, jeśli chodzi, zaczynając o właśnie o takie symboliczne upamiętnienie. Tak, to uważam, to jest bardzo ważne. Ja też byłem inicjatorem pomnika Misia Wojtka w Szkocji, w Edynburgu. I to jest, dlaczego to jest ważne? Nie chodzi o tego misia, ale chodzi o to, że osoba, która przychodzi i zaczyna się tym interesować, zaczyna szukać Google, zaczyna czytać jakieś książki, chce coś wiedzieć więcej o tej historii. To samo jest o Karskim. On całe życie chciał być dyplomatą. On był, jak ja widzę jego wywiady, ten wywiad Rzekę, który oglądałem wielokrotnie z nim, to on, taki jak on był dyplomatą, to my jesteśmy wszyscy tacy malutcy przy nim. No. I nie tylko przy nim, bo drugą taką osobą, której nie wspomniałem wcześniej, a którą jeszcze poznałem, miałem szczęście w 1993 roku poznać, to był hrabia Raczyński, nasz ambasador w Londynie były i prezydent na uchodźstwie. I miał wtedy 101 lat, jak ja go poznałem. Poznałem go w kwietniu 1993, zmarł w czerwcu tego roku. I to był taki człowiek, który już nie widział, nie chodził, ale jak byłem u niego, to z łóżka wygłosił leżąc takie przemówienie, jakiego żaden człowiek, którego ja znałem i do dzisiaj właśnie nie słyszałem takiego przemówienia. I Karski był taki sam. To znaczy, tak jak on mówił, to po prostu ja bym go słał godzinami. I takim, jak on był dyplomatą, to my jesteśmy naprawdę, no nikim jesteśmy przy nim. Więc czy wszyscy wiedzą? Nie, uważam, że za mało. Ale to, co robi właśnie fundacja, jest fantastyczną rzeczą i to, co robiła pani wtedy konsul generalny, czy pani minister wcześniej, Ewa Jędrzejczyk-Ziomecka i w kraju, i za granicą, to jest niezmiernie ważna rzecz, dlatego że to są takie postacie jak Karski, które no w ogóle w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, gdy pokazywaliśmy te firmy, gdy mówiliśmy, kto to jest Karski, gdy jego książki dawaliśmy w prezencie też dyplomatom, to po prostu jest to postać niesamowita zupełnie i wzór. Musimy mieć jakieś wzory. I Karski to jest właśnie taki człowiek, na którym możemy się wzorować. Jego postawa, jego życie o tym świadczy. Ja wielokrotnie oglądam
te filmy z nim i wywiady i za każdym razem jestem po prostu no, pod ogromnym wrażeniem i wzruszony tym, co on mówi, jak on to mówi, w jaki sposób on się zachowuje, jak on mówi, jak on wygląda. To jest postać zupełnie niepowtarzalna. No i uczył ludzi takich jak Bill Clinton na przykład i wielu, wielu jeszcze innych ludzi uczył w Waszyngtonie, więc on miał wpływ na wielu polityków, którzy później, nie tylko polityków, no ci studenci wyrastają na ludzi, którzy pełnią bardzo ważne funkcje w świecie. I on miał wpływ na nich i jego postawa, jego charyzma była niesamowita zupełnie. Więc trzeba robić jak najwięcej i myśmy to robili za granicą, ale też w kraju. W kraju tak samo. I to właśnie fundacja temu służy, a nie ma lepszej osoby niż pani prezes Ewa Jończyk-Ziomecka, był minister także w kancelarii prezydenta i konsul generalny itd. No tak, nie, no znamy się tyle lat, to ja wiem, co pani Ewa w życiu zrobiła i chyba naprawdę obserwuję to zawsze z wielkim podziwem. I takie zaangażowanie i takie zupełnie serca wynikające zaangażowanie, bo to jest przekonanie, jest niezmiernie ważne. Dziękuję bardzo. Muszę zauważyć tutaj i może mam nadzieję, że się państwo zgodzą, że teraz, kiedy jesteśmy w czasach pandemii, że możemy zaobserwować na całym świecie, począwszy od Polski, że wielu ludzi zachowuje się dokładnie tak, jakby zachował się Karski. I okazuje się teraz, kiedy widzimy tych, którzy ryzykują czasami życie, żeby pomagać tym ciężko chorym osobom, które mają tą wrażliwość na tych, którzy są w gorszej sytuacji, którzy mają takie poczucie obywatelskiej odpowiedzialności, kiedy stosują się do tych masek, do tych rękawiczek, prawda? To widzimy, że Karski jest współczesny, że te jego wartości, za którymi on stoi, że one nie są historyczne, nie należą tylko do historii II wojny światowej, ale one należą także do dzisiejszych czasów. Między innymi dlatego warto, ja jestem przekonana, warto, żeby o Karskim mówić tak, jak mówicie wy w Łodzi. Tak jak pan Szymon mówi w Łodzi. I pytacie tutaj państwo, co warto czytać, co warto o Karskim się dowiedzieć. Ja oczywiście bardzo polecam Tajne Państwo, bo to się czyta jak taką historię o James Bondzie. Aczkolwiek proszę pamiętać, że to była książka pisana na zamówienie polskiego rządu na uchodźstwie i w pewnym sensie odegrywała pewną rolę propagandową. Ale kiedy już, jeśli będziecie się dyplomacją interesować, czy w ogóle Karskim, już na studiach, to wtedy obowiązkową książką dla każdego polskiego inteligenta jest ta książka. Jest książka Wielkie Mocarstwa wobec Polski 1919-45, bo tutaj wyszedł ten Karski naukowiec, ten człowiek, który potrafi spojrzeć w sposób realny, tak. Czego nam bardzo często brakuje, że my albo myślimy, że Polska jest krajem zupełnie bez znaczenia, albo myślimy, że Karska jest jest potężnym krajem. A on pokazuje Polskę nie tylko ze strony Warszawy, ale historię i miejsce Polski pokazuje także ze strony Waszyngtonu i ze strony Moskwy, z Berlina, z Paryża i z Londynu. To jest książka, niesłychanie aktualna, albowiem ciągle jest aktualne nasze pytanie o nasze znaczenie. I czy Polska jest podmiotem, czy przedmiotem? I gdzie jesteśmy teraz? Prawda? I to jest książka absolutnie, którą ja bym państwu bardzo polecała. Jest to książka napisana przez Karskiego. A ci, którzy chcieliby poznać Karskiego ze strony zagłady, jego miejsca w jego misji, tego świadka naocznego, który potem stawał przed potęgami tamtego świata i zdawał relacje, to bardzo polecam komiks. Komiks, który jest i po polsku, i po angielsku. I jeśli go nie macie, albo nie macie książki Tajne Państwo, albo nie macie książki Wielkie Mocarstwa, to ja bardzo proszę, aby wasz mentor i nauczyciel, pan Szymon Pawlak, dał mi znak, a dostaniecie ją od nas. No tak.
To jest, ale to są też dzieła o jakby jego wielkiej tragedii i tej bezsilności, bo on przecież zrobił więcej niż mógł nawet zrobić, tylko po prostu no, nie został. Znaczy został wysłuchany, ale jak zwykle taka realpolitik, polityka i decydowała o tym, że niektóre rzeczy się nie stały. I rzeczywiście to porównanie, które teraz jest tą pandemią, jest bardzo trafne, bo czasami widzę tych lekarzy taką bezsilność i pielęgniarek. My już padamy ze zmęczenia, my nie mamy maseczek, my nie mamy respiratora, co my mamy robić? Ludzie umierają. I to jest tak, i nikt nie słucha. I to jest trochę tak samo jak z nim. No jego wreszcie wysłuchano przecież i w Londynie, i w Waszyngtonie, ale polityka i twarde jakieś realia zadecydowały o tym, że no nie stało się tak, jak on chciał. I jak ja właśnie oglądam te wywiady z nim, te rozmowy, to widać, jak on to strasznie przeżywa, jaka to jest jego wielka wewnętrzna tragedia. Bo to nie jest obojętne, to nie mówi naukowiec, to nie mówi polityk, to mówi człowiek, który to tym żyje. On głęboko to przeżywał i płakał często w czasie tych wywiadów nad tym, że bo to było jego życie i on nie mógł się z tym pogodzić. Że on tyle zrobił, jego wysłuchali, ale co z tego? No i ale to jest taka walka, którą trzeba prowadzić po prostu, nawet dzisiaj też. Ale kim trzeba było być, żeby po takich przejściach, a przecież on widział straszne rzeczy. Tak. On straszne. Widział upadek człowieka, on widział tak. Hańbę człowieka, on widział pogardę, tak. Potem tak. Obojętność, prawda? Potem przeżył tak. Osobiste tragedie. Przecież no, Zygelbojst tak. Rozmawiał w Łodzi, popełnił samobójstwo, on się tak. Poczuwał pewnej odpowiedzialności, tak. Że mu za dużo powiedział, no, co tak. Widział w getcie, gdzie Zygelbojst miał rodzinę swoją. Potem no, brat. Tak, przeżywał. Tak. No, sprowadził brata też. Przecież na drugą stronę Atlantyku. Brat popełnił tak. Samobójstwo. No właśnie, i potem na końcu życia jeszcze jego żona popełniła samobójstwo. Kim tak. Trzeba tak. Być? Tak. Jaki trzeba mieć ten kręgosłup moralny, żeby się nie załamać? Wielu no, ludzi szuka odpowiedzi. Człowiekiem, wyjątkowy. Wyjątkowym człowiekiem. Spotkałem się z takim tak, twierdzeniem, tak. Że to był człowiek, który tą siłę czerpał z tego, że on w coś tak. Wierzył. Mianowicie on był religijnym człowiekiem, on był wierzący. Tak, tak jest, tak, tak. Myślę, że w dużej mierze tak. I to mu dało tą być może siłę. Wielu ludzi tak mówi, a zwłaszcza tak. Mówi tak o nim jego przyjaciel i wykładowca na Georgetown tak. University, który był katolickim, jezuickim uniwersytetem, a to był rabin Harold White, który przez wszystkie lata swojej przyjaźni z Karskim prowadzili teologiczne dyskusje. I kiedy spytałam Harolda White'a, jak on by Karskiego określił, to on mówi, dla mnie to był prorok, wzór dla wszystkich. Tak powiedział no, Harold tak. White. I myślę, że to jest prawda. To nasz rodak, wasz rodak, taki właściwie tak. rodak ludzkości, bo to jest ciekawe, że ten człowiek nigdy nie przestał w gruncie rzeczy wierzyć w dobro, i w człowieka, tak. I może dlatego Richard Pipe tak. Powiedział, że nigdy w życiu nie spotkał tak smutnego człowieka, jakim był Karski. No był. To widać, bo tą tragedię po nim. No ale mieliśmy w historii, ja wspomnę księdza Popiełuszkę na przykład, no jako młody człowiek chodziłem co miesiąc na mszę za ojczyznę i on zawsze mówił złodobrym zwyciężaj, prawda? Więc i zginął tragicznie, wierząc w to, co robi i więc takich symboli, postaci, tak mieliśmy w historii Polski takie osoby, natomiast Karski rzeczywiście, ten jego taki przenikający, ten głęboki smutek, jak jego się słucha i tak. Tą tragedię się po prostu czuje. Ona tak. Wychodzi z tego ekranu, tak, to po prostu jest niesamowite zupełnie. Ale dlatego warto. I o tym środowisku rzeczywiście, jak powiedziałaś o synagogach. Ja chodziłem do wielu byłem w synagogach w Londynie, gdzie miałem po prostu prezentacje, wykłady między innymi o Karskim. Bo to jest też środowisko, któremu trzeba powiedzieć o Karskim. Nie tylko o Karskim, o wielu rzeczach, ale między innymi o Karskim, które w Londynie nie miało wielkiej wiedzy. I robiliśmy to nie tylko w synagogach,
też ośrodkach, taki JW3, chyba to się nazywa w Hampstead, wielki ośrodek Jewish Center i w innych, ale też właśnie w synagogach. I myślę, że to jest też taka praca, to zresztą robiłaś w Nowym Jorku dużo, i jest to taka praca, że też w tym środowisku trzeba Karskiego bardzo, bardzo jakoś tak przedstawić, bo on jest mało znany, więc nie tylko Polacy, nie tylko właśnie no, te środowiska, gdzie jesteśmy na placówkach, ale także środowisko żydowskie. W Irlandii miałem troszkę większy problem z tym, ponieważ tam jest zupełnie inne środowisko żydowskie. To są osoby gdzieś tak z XIX wieku, głównie z Litwy, Łotwy i Estonii, więc jak ja im mówiłem coś o Auschwitz i oni mówili, że to oni też z książek to tylko czytają. Tam nie było żadnych survivors, że tak powiem. To byli ludzie z dawnej imigracji, głównie z państw bałtyckich. Bardzo specyficzne środowisko, które też jest może ciekawe na inną rozmowę, ale złożyłem listę Chief Rabbi i tam i miałem z nimi dobre kontakty, zupełnie inni ludzie, kompletnie w Irlandii. Ja myślę, że tutaj poruszyłeś jedną bardzo ważną rzecz, którą chciałabym jeszcze tylko uzupełnić, jeśli pozwolisz. Mianowicie środowiska żydowskie bardzo sobie cenią Karskiego i odkryły go znacznie wcześniej w gruncie rzeczy niż myśmy go odkryli. No, tak. I jeden z takich wielkich przyjaciół Polski, znany i tobie, Witku, i mnie, Zygmunt Rolat, który odkrył Karskiego bardzo późno, to on mówił, gdybym ja wiedział, że istnieje taki człowiek, to byłoby mi łatwiej, dlatego że w moim poczuciu wszyscy nas opuścili. A nagle okazuje się, ja się tego dowiaduję już jako bardzo stary pan, że był Karski, który nas nie opuścił. I zresztą i Karski też powiedział coś takiego. Tak, że to kiedyś powiedział do też Karski. W Waszyngtonie, w Londynie. No więc właśnie, ale on powiedział im to. Powiedział, tak. A jednocześnie mówił, że. I on zawsze mówił, że ludzie, nie wszyscy ludzie opuścili wtedy tych, którzy byli w największej potrzebie, tych najbardziej prześladowanych. No oczywiście, Mamy Irenę Sendlerową, którą też znałem osobiście i to są takie postacie, prawda, których też kiedyś się nie wiedziało, nawet w Polsce się nie mówiło o takich osobach, no a przecież jakbyśmy historię i getto i inne rzeczy, jeszcze mieliśmy Pileckiego i tak dalej, no mamy mnóstwo takich postaci, o których trzeba mówić po prostu. Tak, tak. No więc ja jestem pewna, że wasz nauczyciel wam to mówi, pan Szymon Pawek. I myślę, że jeśli nie ma już żadnych pytań od uczniów, to oddajemy w ręce nauczyciela, pana Szymona. Okej, okay. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz chciałem podziękować pani prezes i panu ambasadorowi za możliwość spotkania z nimi, ale bardzo chciałem wszystkim podziękować swoim uczniom przede wszystkim również, ponieważ no, spędziliście z nami prawie 2 godziny, jesteście uczniami liceum, w związku z tym ten format jakby jest dla was jednak czymś nowym. To spotkanie miało kilka celów do osiągnięcia. Wiedza to jest na pewno jeden z najważniejszych celów, który chciałbym, żebyście osiągnęli w tym spotkaniu. Natomiast inną rzeczą jest to, żebyście mieli kontakt z ludźmi, którzy no, robią niesamowite rzeczy i żebyście zrozumieli, że nie ma jakby tych szklanych sufitów, których nie możecie przebić i możecie sami jakby kreować swoją również przyszłość. Wszystko jest przed wami i takie rozmowy mają was inspirować do tego. Z mojej strony wielkie podziękowania i kapelusz z głowy dla was, także będziemy sobie jeszcze rozmawiać na pewno na naszych lekcjach nad poruszanymi tematami. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia. Ja dziękuję bardzo. Możecie się rozłączać, chyba że jeszcze nasi goście dwa słowa chcą powiedzieć. Ja chciałabym bardzo podziękować Szymonowi Pawlakowi za współpracę, za poparcie fundacji. Dziękuję uczniom, którzy przyszli dzisiaj na tą lekcję.
Dziękuję panu ambasadorowi ponad wszystko i chciałabym na zakończenie poinformować, że to jest taki program, który my robimy pod tytułem Ogarnij Świat. Jest to program przeznaczony dla młodzieży, edukacyjny, ze wsparciem Fundacji PKO BP. Bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję państwu, dziękuję Ewo, tobie za wszystko i kiedyś może żebyśmy się zobaczyli.